Dzień dobry. Będzie to bardzo kontrowersyjny film. Film o zarobkach kierowcy w Kanadzie. Biorąc pod uwagę fakt, że w internetach najbardziej popularne tematy to cycki, zarobki i pogoda, oczekuję falę komentarzy pod tym filmem. Prawdopodobnie negatywnych, pozytywnych, obojętnie. Już widzę. A no bo ja na wyspach pracuję od poniedziałku do piątku, mam to samo co w Kanadzie i jestem codziennie w domu. A bo ja w Polsce jeżdżę dookoła komina, co weekend w domu i szóstka z przodu. Dobra, ja tylko zaznaczę, że to jest moja wiedza na temat zarobków kierowcy w Kanadzie i teraz żarty na bok, powiem Wam, jak to wygląda tutaj. Zacznijmy od tego, że wszystko zależy, jaki jest wykonywany typ pracy, czy jest to kierowca dalekodystansowy, czy kierowca, który codziennie wraca do domu albo regionalnie, oraz miejsce zamieszkania kierowcy. To jest bardzo istotne. Więc zacznijmy od dwóch kategorii: kierowca miastowy versus kierowca jeżdżący na długie dystanse. Zacznijmy od mojego przykładu. Mieszkam w Montrealu. Kierowca wykonujący taki jak ja, w zależności od firmy, w obecnej chwili wjeździe jako kierowca solo, czyli nie jeżdżę w podwójnej obsadzie, jeżdżę sam, mam 52 centy na milę kanadyjskich dolarów. Z tego względu, że jeżdżę w trasę i nie mam je w domu przez dłuższy okres czasu, część mojej pensji nie jest opodatkowana, czyli 13 centów jest w formie gotówki jako delegacja, a reszta moich zarobków jest do opodatkowania. No i tak powiem, że w Kanadzie jeszcze nie ma takiego systemu, żeby kierowca, który jeździ na dalekie dystanse, był płacony na dniówki. Moja dniówka jest ustosunkowana od tego, ile kilometrów w dany dzień przyjadę i to też zależy. I jeszcze się nie spotkałem z firmą w Kanadzie ani w Stanach. W Stanach słyszałem o jednej firmie, ale czy ona dalej istnieje, to nie wiem, która płaci kierowcom dniówki. Moja dniówka, jeżeli wszystko idzie dobrze, jeżeli jadę 100 na godzinę i przyjadę 10 godzin, czy tam 11 godzin w ciągu dnia, zarabiam mniej więcej 30 na godzinę. Gdy jadę 100, 105 na godzinę, moja dniówka to 300 dolarów, minus podatki wychodzi mniej więcej 250, gdy jadę. Ale tak biorąc pod uwagę wszystko globalnie, jazda, postoje, gdy praca się układa, to za każdy dzień w trasie mniej więcej wychodzi 200 dolarów, 220 dolarów na czysto. To jest, jeżeli chodzi o kierowców długodystansowych. I teraz mówię cały czas o mieście Montreal. Zaznaczyłem na początku, że w Kanadzie zarobki są też ustosunkowane i zmieniają się w zależności od miejsca zamieszkania. Później wytłumaczę Wam to dlaczego. Teraz tak, kierowca miastowy, no to pensje zaczynają się od 19 dolarów na godzinę, bo tu już się płaci na godzinę, aż do 28 do 29. I przeważnie w transporcie w Kanadzie tak jest, zresztą na całym świecie zauważyłem tak, jeżeli praca jest taka, że się często wraca do domu, zarabia się mniej, bo jest właśnie to coś za coś. I w Montrealu są firmy, które oferują 28 dolarów na godzinę. Są to, biorąc przykład, firma, która prowadzi dystrybucję dla McDonalda, Martin Brower, daje swoim kierowcom 28, 29, a nawet 30 dolarów na godzinę, bo tam się dostać jest dosyć trudno. Trzeba mieć, znaczy nieznajomości, trzeba próbować kilka razy, ale jak się już dostanie, to zanim będzie się miało taką pozycję, żeby mieć pracę, którą się lubi, i wakacje na przykład w tym okresie, w którym się ma, trzeba popracować dobrych 5, 6, 7, 8, nawet może 10 lat, zanim się uzyska pozycję w firmie na tym, żeby mieć to, co się chce. Także okej, kasa jest większa, ale na początku zbiera się pracę, którą inni kierowcy nie chcą. Bo przeważnie, gdzie są wysokie zarobki w takich firmach, są związki i jest staż pracy, się liczy i różne przywileje z tym związane. No więc tak, w Montrealu jest to od 19 dolarów na godzinę do 30. To są mniej więcej zarobki. I teraz, dlaczego zależy od miasta? Na przykład kierowcy z Toronto zarabiają stosunkowo więcej niż ci z Montrealu. Kierowcy na wschodzie Kanady, w prowincjach atlantyckich, zarabiają mniej. Ale poziom życia jest mniej więcej
dla wszystkich kierowców taki sam. Dlaczego? Bo chodzi o koszt życia w danym mieście. Mogę wziąć, przytoczyć przykład kosztu nieruchomości w różnych miastach w Kanadzie. Zaczynając od Montrealu, nie? Na przykład za dom jednorodzinny wolnostojący zapłaci się 300 tysięcy dolarów. Taki sam dom w Toronto kosztuje już 700 tysięcy dolarów, a taki sam dom w Vancouver nie znajdziemy poniżej miliona. W prowincjach atlantyckich to jest taniej niż w Montrealu, jakieś 150 tysięcy i możemy kupić dom. Także to, że się zarabia mniej czy więcej, zależy od danego miasta. Bo dużo ludzi bierze podatki, znaczy bierze zarobki w ten sposób: o, ja zarabiam więcej i tu to za pieniądze. Pamiętam taką sytuację, miałem jakieś 5 lat temu, jak w dawnych czasach zarabiałem 30 centów na milę i spotkałem kierowcę, i wtedy już w Toronto były stawki po 50 centów na milę. Kierowca mi się spytał: panie, jak ty wyżyjesz? No jakoś żyję i wam się dobrze, bo w Montrealu koszty utrzymania są inne. Znaczy to wszystko jest względne. I nie można tego przekładać na realia, na przykład tego, co ja zarabiam w Kanadzie, na realia polskie, bo można na przykład w Polsce zarabiać mniej, a żyć lepiej. Wszystko zależy. W Ontario słyszałem, że już są zarobki dla kierowców, pracowników na poziomie 70 centów za milę. Jest też takie coś, jak być właścicielem własnego składu, własnego ciągnika. Oni zarabiają jeszcze więcej, ale mają też większe wydatki. To jest wszystko matematyka, ale najważniejsze jest, co zostaje na końcu w kieszeni i co można z tym zrobić. To zostawię wam jako zadanie, bo ja tylko przedstawiam zarobki, a koszt życia w Kanadzie to jest całkiem inna historia. Kanada i Stany to jest, na przykład Kanada, Polska, Stany to są całkiem inne systemy podatkowe, całkiem inne systemy socjalne i w ogóle nawet nie ma co porównywać. Także mam nadzieję, że przedstawiłem wam, w jaki sposób ja potrafię zarobki kierowcy w Kanadzie. Powiem wam, że jako kierowca w obecnej chwili się bardzo polepszyło, bo przez ostatni rok moja pensja wzrosła o 30% i to jest skutek, bezpośredni skutek prowadzenia książki z czasem, elektronicznej książki z czasem pracy. Także dziękuję wam za uwagę i oczekuję na komentarze, a wiem na pewno, że będzie ich dużo. Jeżeli jeszcze jest, wiem, że część ludzi, którzy ogląda mój kanał, nie ma subskrypcji, więc jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, zachęcam was do zostawienia suba i zapraszam do następnej produkcji. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę.